Cześć czołem, Tomasz Migdałek, birofile w Logopiwie. Przy okazji nadmorskiego urlopu w pięknym Sopocie tak się złożyło, że trafiły mi w ręce również piwa rzemieślnicze. I jedno z nich, co najmniej jedno z nich, postanowiłem zdegustować. Chodzi o browar, z którego piwa już na kanale chyba pijałem swego czasu, aczkolwiek minęło sporo miesięcy. Zobaczymy, jak aktualnie radzi sobie browar Jastrzębie. O właśnie, browar Jastrzębie i piwo dla mnie osobiście interesujące, jastrzębskie owocowe Fruit Milk APA, czyli American Pale Ale z dodatkiem laktozy i z dodatkiem owoców. To jest taka rozszerzona, zmodyfikowana nieco wersja podstawowego piwa. Czyli Milk Apa, w tym przypadku wzbogaconego o dodatki owocowe. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Ekstrakt 14 BLG, alkohol 4,3%, goryczka w skali graficznej wyrażona jako 2 na 6, a więc relatywnie niska. Styl Fruit Milk Apa, skład woda, słody Pale Ale, słód pszeniczny, cukier laktoza, czyli cukier mleczny, chmiele Amarillo Octavia, drożdże US05, owoce ananas i marakuja. Czyli mamy tutaj Amarillo z jednej strony, odmianę amerykańską, z drugiej strony mamy Octavię, czyli odmianę polską, więc to też nie jest takie ortodoksyjne American Pale Ale, bardziej jest to wariacja na temat, ale myślę, że całkiem interesująca. Data przydatności 14 października 2020 roku. Piwo niefiltrowane, nie ma informacji, aby było niepasteryzowane. Uważone w rekrafcie, więc przypuszczam, że jednak pasteryzowane było. Tak wygląda etykieta. Motywy od żółtego do fioletowego przez różowy. Tak się prezentuje. Zatem mamy biały, goły kapsel. Nie ma nad czym się tu rozwodzić. Otwieramy piwo. Piwo otwarte. Aromat z butelki. No, jest nutka owocowa, całkiem przyjemna. Ja bym nawet powiedział, że się lekko kojarząca z takim akcentem jogurtu owocowego, co być może wynika z obecności marakui, która jest dość kwaskowa, więc ona tutaj podejrzewam wnosi taką kwaskową nutę. No, czuć marakuję wyraźnie i czuć taką delikatną mleczność. Generalnie aromat, który jest podobny do milkshake'ów wszelkiego rodzaju, do milkshake pale ale, do milkshake IPA. Tutaj mamy też trochę wariację właśnie idącą w tym kierunku. Pachnie naprawdę bardzo fajnie. Gdzieś tam w tle delikatnie pobrzmiewa taki akcent bardziej cytrusowy, kojarzący mi się z Amarillo. Zatem przelewamy. Bardzo fajnie wygląda pod względem wizualnym. O, zobaczcie. Naprawdę wygląda dobrze. Wygląda bardzo soczyście. Spójrzcie. Bardzo fajna barwa. O, myślę, tutaj będzie w miarę fajnie widać. Mocno zmętnione, pomarańczowe. Wygląda soczyście, wygląda tak trochę New Englandowo, ale też milkshake'owo. Mamy jeszcze dodatki owocowe, więc one też pewnie w jakiś sposób wpływają tutaj na barwę. Piana nie jest może imponująca, ale nie ma też dramatu. Zwróćcie uwagę, że jakaś warstewka nam się tutaj jednak wytworzyła. Piana jest zbudowana głównie ze średnich oczek i prezentuje się to piwo naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Przede wszystkim wygląda soczyście, wygląda owocowo. To jest chyba najważniejsze w przypadku tego typu piw. Aromat ze szkła. Tu już wyraźnie czuć chmiel. Gdzieś się tutaj zaznacza taka nuta cytrusowa, trochę grejpfrutowa, mi się kojarząca dosyć mocno z Amarillo. Ale jest też wyczuwalna marakuja i gdzieś tam delikatny taki akcent mleczny. Mówię, to jest trochę taka nuta kojarząca mi się z jogurtem. Marakuja jest kwaśna, mamy tutaj laktozę,
i połączenie kwaśności marakui z tą charakterystyczną nutą od laktozy właśnie tworzy troszkę takie jogurtowe skojarzenie, bardzo przyjemne zresztą. Ananas w aromacie nie za bardzo. Bardziej marakuja, jeśli chodzi o te tutaj owocowe dodatki. Ok, próbujemy zatem browar jastrzębie i jastrzębskie owocowe. Fruit Milk Apa, wasze zdrowie. O, kurczę, muszę wam powiedzieć, jest dobrze. Jest bardzo owocowe, jest bardzo soczyste. Trochę się rzeczywiście kojarzy ta soczystość z klimatami z okolic New England IPA, może nawet bardziej Juicy IPA, bo rzeczywiście jest tutaj bardzo owocowo. Jest też dość słodko. Słodycz laktozy jest naprawdę bardzo wyraźnie wyczuwalna. Nie da się jej tutaj absolutnie pominąć i zignorować. Piwo jest dość gładkie. Nie ma tutaj przesadzonego nagazowania absolutnie, co na pewno trzeba zaliczyć na plus. Goryczka bardzo delikatna, tutaj ją oszacowano 2 na 6 i myślę, że dość tutaj rzetelnie ją oszacowano. Jest delikatna, to jest dosłownie jakiś tam promyczek goryczki, bardzo leciutki, który gdzieś tam się pojawia na dalszym planie. Bardzo pijalne piwo, bardzo orzeźwiające, bardzo owocowe, bardzo soczyste, sporo słodyczy. Myślę, że tutaj laktoza zrobiła swoje dla tej słodyczy, która w tym piwie jest obecna. Bardzo przyjemnie te nuty słodkie równoważy delikatna kwaśność marakui. Problem mam z tym ananasem, dlatego że go nie wyczuwam ani w aromacie za bardzo, ani w smaku, natomiast marakuja jak najbardziej jest obecna. Bardzo przyjemne nuty odlaktozowe, delikatnie gdzieś tam nam tutaj gra chmiel, wnosząc takie akcenty cytrusowe przede wszystkim. Bardzo orzeźwiające, bardzo lekkie, soczyste, owocowe, delikatnie mleczne. Moim zdaniem naprawdę fajne piwo. Przez jakiś czas tak się złożyło, nie piłem nic z browaru Jastrzębie. Jest to pierwsze piwo od dłuższego czasu z tego browaru, po które sięgam. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego, co miałem tutaj okazję, co mam okazję tutaj pić. Bardzo przyjemne piwo, fajnie owocowe, delikatnie mleczne, gdzieś tam walczące troszeczkę nadal o utrzymanie tego charakteru American Pale Ale, chociaż mówię, jest to tutaj dość luźna interpretacja. Wiadomo, że nie chodzi tutaj o to, żeby zrobić ortodoksyjną apę. Chodzi o to, żeby zrobić apę nieco słodszą, lżejszą, z dodatkiem owoców, które wnoszą oczywiście sporo, więc naprawdę bardzo fajne piwo. Jeżeli piliście jastrzębskie owocowe z browaru Jastrzębie, podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a gdzieś wam się to piwo nawinie, niekoniecznie w Sopocie, podzielcie się również swoimi opiniami, kiedy już spróbujecie. Ja was serdecznie pozdrawiam. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.